Cześć moi kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak mniej więcej krok po kroku zagrać po raz pierwszy w Star Heroes, jak być na początku tego wielkiego boomu gamingowego Web 3, który, no nie ukrywajmy, idzie, idzie, nadchodzi ten boom, tak samo jak był ten... Web 1, czyli powstanie internetu, to też troszeczkę w nim uczestniczyłem, niektórzy z Was pewnie też. Web 2, nadal jesteśmy w tym świecie, nadal uczestniczymy i Web 3, ja nie mam zamiaru prze przespać. jestem od samego początku, a pamiętajcie, że w tym świecie tutaj zwłaszcza blockchainu, im jesteście wcześniej, im wcześniej coś robicie, tym większe profity mogą później na przyszłość być. I to nie są żadne porady inwestycyjne, żadne namawianie. Ja się tu będę zajmował gamingiem przeważnie, tym gamingiem blockchainowym, na którym można normalnie grać, i tym gamingiem blockchainowym, na którym można też zarabiać. Ale na początek trzeba sobie tutaj uświadomić, trzeba wejść na GameSuite platformę. Będą linki, wszystko w opisie z tego filmu, co będę Wam mówił. Trzeba wejść sobie na platformę właśnie GameSwifta i założyć konto. Tutaj nie potrzebujemy na tym etapie żadnego portfela typu Metamask, co będę Wam polecał, żebyście sobie założyli z czasem właśnie, ale wystarczy się zalogować poprzez swojego maila, Google, Google Maila i mamy już dostęp do platformy. Platforma jest w wersji alfa. Wiele funkcjonalności jeszcze będzie udostępniane, więc tutaj na razie testujemy. Właśnie rozmawiając z CEO projektu Game Swift, on to powiedział, że chcą na żywym organizmie testować, czyli jeżeli coś będzie wam się nie podobało, coś będzie do zmiany, coś nie będzie działało, od razu feedback i oni to będą naprawiać, dodawać, modyfikować. Tak samo jest właśnie z grą Stara Hero, gdzie jestem testerem od początku i tam widzę, co chłopaki robią, jaki feedback dają, jakie zmiany i to wszystko jest praktycznie uwzględniane w grze i ta gra powstaje właśnie z wolą graczy. Dobra, jesteśmy na GameSwitchie, tutaj ja Wam powiem, wystarczy się właśnie zalogować poprzez tego maila i później sobie tak jak na Steamie, tutaj się można poruszać, to są gry po prostu, które aktualnie widzicie, które są na start tej platformy, które już można pograć, nie wszystkie, ale są. Tutaj właśnie niektóre są dopiero coming soon, więc wystarczy sobie wejść, przetestować. Ja te motorki testowałem, nawet fajna gierka, muszę się bardziej w to yy, zagłębić, ale właśnie yy, też macie możliwość uczestniczyć w tym wszystkim od początku, brania udziału w różnych konkursach. Za chwilę będę właśnie Wam wszystko to yy, mówił. Na początek. Konkurs, który dotyczy się właśnie zalogowania na tym GamesWift platformie. Tutaj macie widzicie Twitter na Twitterze warto mieć Twittera naprawdę uwierzcie mi. Tutaj właśnie jest do wygrania 2000 dolarów dla 10 osób to jest pula, czyli będzie podzielone. Wystarczy właśnie tutaj postępować zgodnie z tym. Jak tu piszę, żeby właśnie wejść w tą platformę, tutaj właśnie ten VM adres, czyli Metamask, najlepiej też sobie założyć właśnie metamaska. no i później można sklejmować sobie darmowego NFT. -ka. Darmowy NFT wygląda tak. Ja już go jak widzicie sklejmowałem. zrobiłem tutaj co potwierdziłem, co trzeba było. I mam tego NFT już na swoim koncie. I to jest NFT taki dający ci, że jesteś początkowym testerem początkowym, właśnie takim odkrywcą tego wszystkiego, co tu się dzieje. I kto wie, może to w przyszłości będzie dawało jakieś profity, bonusy, jakieś dostępy na jakieś eventy, dostępy na jakieś gierki, gdzie będzie można zarabiać. Więc warto sobie to sklejmować. Dobra, ale my przejdźmy do właśnie Star Heroes. Tyle mamy Star Heroes. sobie tutaj weźmiemy Check More. Jak widzicie, bardzo prosta platforma w obsłudze. Tu jeszcze będzie dużo rzeczy dochodziło. No i można sobie w tą grę zagrać. Można tutaj właśnie, ja mam na przykład zainstalowaną, mogę sobie grać od razu, ale też można, właśnie trzeba pobrać. Będzie trzeba pobrać launchera właśnie tego GameSwifta i przez launcher, tak jak macie Steama na komputerze, tak samo będzie można sobie pograć właśnie z tego Star Hero. Za chwilkę wam to wszystko pokażę, ale jeszcze chcę wam powiedzieć, że jest kolejny konkurs, właśnie związany ze Star Hero. Tutaj macie. Do 5 marca, jeżeli nagracie jakąś fajną eliminację, jakąś fajną zagrywkę w grze Star Heroes i udostępnicie ją właśnie na Twitterze z hashtagiem StarConfirmed2, to macie szansę tutaj top 3 osoby wygrać na 50 dolarów. Tak jak mówię, jesteśmy na początku, oni się chcą promować, Wy możecie coś czasem wygrać, więc tutaj warto, warto być na początku tego całego tu świata. Tym bardziej, że ta platforma Game Swifta. Zbiera bardzo dobre recenzje, idzie w tym trybie gamingowym Web3, i myślę, że tutaj konkurencja raczej nie będzie. Znając, no znam troszeczkę ten team, ta konkurencja tutaj nie będzie miała podjazdu tak naprawdę yy, przez jakiś dłuższy czas, a może i nawet w ogóle. Więc dobra, przejdźmy do samej gry Star Heroes. No i już jestem w grze Star Heroes, a też gra jest w wersji alfa, Mam niestety 2 mapy, Trzecia mapa już jest w zasadzie opracowywana, widziałem ją, jest piękna, ale jeszcze nie miałem możliwości w nią pograć. No i na początek możemy ewentualnie dołączyć sobie, jeżeli jakaś sesja istnieje, możemy sobie dołączyć do istniejącej sesji, aktualnie sesji nie ma, dzisiaj 2 marca ma być, mają być sesje z SEO, Maćkiem, właśnie projektu Game, Star Heroes, przepraszam, bo Maciek jest CEO Star Heroes i będzie można mu skopać przysłowiową dupę, no ale ja sobie biorę jakąś nową sesję, biorę sobie na przykład test hostu i grę, czyli będę hostem, mogę wybrać tryby, mogę wybrać mapę, długość, no i sobie pokażę. Pierwszą mapę już wam pokazywałem na moim kanale. I teraz sobie zagramy. Powiedzmy sobie ustawię na drugą mapę. Ustawiam sobie drugą mapę. Powiedzmy tam na 5 minut. Punkty 50. I tutaj mam do wyboru trzy statki. Jeszcze powiem Wam szczerze, nie próbowałem tego. Mamy shoter Super i Tanka. Tank, yy, tanka widziałam supportera jeszcze nie widziałem. Więc zagram sobie supporterem, No, aktualnie widzicie, yy, gra jest dopiero wypuszczona w Open Alpha. Yy, akurat nikt do mnie nie chce dołączyć. No dobra, akurat no jest y, chwila ciszy, nikt nie chce do mnie dołączyć, więc y, polatam sobie sam, pokażę wam jak to wygląda. E, mam nadzieję, że następnym razem y, będzie troszeczkę większa kolejka. No i mamy tą drugą, y, drugą mapę. Bardzo fajna, bo ta mapa jest zamknięta, latamy w środku takiej bazy. Dobra, poczekajcie, bo tutaj... O! Dobra, muszę się przyzwyczaić do klawiatury znowu. Dobra, bo troszeczkę ogładu... Ej, ten, show, ten supporter troszeczkę dziwnie, ale muszę się przyzwyczaić, żeby nim polatać. W ogóle mamy na początek, jak widzicie, mamy dwie bronie. Mamy minigana i kanona, ale możemy sobie zbierać lepsze bronie. Pod no i teraz mam proton kanon. Poczekajcie, bo ja się tutaj muszę trochę ogarnąć tym shoterem. I widzicie, teraz latam. Mamy tryb snajperki, więc sobie miejscóweczki trzeba szukać, będzie latać i walczyć. Też już są pierwsze turnieje w tym. O, w ogóle ten supporter to taki troszeczkę wolny w porównaniu do tego shotera. Zobaczmy, co tutaj mamy. elektryczny wave gun, ale nie mogę go wziąć. Pulse kanon, mam ciągle tego, sobie przełączę. Widzicie? No i trzeba po prostu, mówię, no grając w Open Alfie, yy, trzeba sobie może samemu na początku polatać, popatrzeć miejscówki, no i później wyczekać jakieś, albo się mówić, albo jakieś sesje. W ogóle mapa jest nieziemska, mapa jest nieziemska, ta pierwsza już widzieliście, ta jest druga, no i yy, trzecia powstaje, a trzecia to już jest według mnie takie komiksowe arcadiało, które się niebawem pojawi. No dobra, więc to by było na tyle. Macie konkursiki, w których możecie wziąć udział, możecie sobie już polatać, pograć w Tar Heroes i Wasze wrażenia posprawdzać. Ta ma troszeczkę taka do Quake'a Areny jest przypominanie, kolorystycznie taki Quake Arena. Więc y, dzisiaj, chyba o godzinie 17, w ogóle 2 marca, jest właśnie ta sesja strzelanki z CEO y, Star Heroes. Więc y, my też się możemy zgadać na jakieś rozgrywki. Więc ściągajcie, trenujcie. Kto wie, kto wie, może jesteście przyszłymi mistrzami i tutaj tych y, latających starków. Kto wie. Trzymajcie się, cześć.